Jak rodzice niszczą poczucie własnej wartości dziecka? Kiedy dzieci są małe, ich rodzice są całym ich światem. Szukają u rodziców wsparcia, wskazówek i miłości. Niestety, rodzice czasami mogą nieumyślnie zaszkodzić samoocenie swojego dziecka. Jednym ze sposobów, w jaki rodzice mogą zniszczyć poczucie własnej wartości dziecka jest bycie zbyt krytycznym. Jeśli dziecku ciągle mówi się, że jest niewystarczająco dobre lub że robi coś, coś źle, to w końcu to dziecko zacznie w to wierzyć. Krótce zaczną wątpić we własne możliwości i pomyślą, że nie są wystarczająco dobrzy. Innym sposobem, w jaki rodzice mogą zaszkodzić samoocenie jest Porównywanie swojego dziecka z innymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o porównywanie ocen, wyglądu czy osiągnięć, może to sprawić, że dziecko poczuje się, jakby nie było wystarczająco dobre. Mogą zacząć wierzyć, że nigdy nie dorównają innym, co może prowadzić do życia z niską samooceną. Rodzice również mogą zaszkodzić, będąc nadmiernie opiekuńczymi. Kiedy dzieci są nieustannie chronione przed światem, nigdy nie mają szansy na zbudowanie własnej pewności siebie. Mogą bać się próbować nowych rzeczy lub poznawać nowych ludzi. Co może zdecydowanie ograniczyć ich możliwości w życiu? Ważne jest to, żebyście wy rodzice byli świadomi tego, jak słowa i czyny mogą wpłynąć, na dorosłe życie dziecka, przede wszystkim na jego poczucie własnej wartości. Wiem, że być może brzmi to trochę jak frazes, trochę jak truizm, ale pamiętaj proszę, że wspierając swoje dziecko, pomożesz mu zbudować mocny fundament pewności siebie.